Ograjmy. Dobra. WW3. Jesteśmy. W ogóle nie wiem, w jakiej lokalizacji się znajduje. Czy jest taka miejscowość? Musi być, bo oni robią wszystkie te miejscowości. Sprawdźcie, gdzie leży taka miejscowość. Poliarny. To jest Rosja? Cel Alfa 2. Ukraina? Jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Rosja. Wrogie radary są zagłuszone. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 1. O kurde, ale żem wjechał. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 1. Dobra, przejmujcie, przejmujcie Bravo 1. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 2. Charlie? A jest taka jedna. Ale Charlize Theron. Charlize Theron. Nasz dron zwiadowca. Ja myślałem, wiecie, że jak kiedyś, że to, ja nie wiedziałem, jak się pisze to imię i nazwisko, to myślałem, że się nazywa Charlie Theron. Bo zawsze mówili Charlize Theron, nie? Tak szybko, Charlize Theron. Ja myślałem, że się nazywa Charlie Theron. Poliarny to Rosja. TPG to było. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 2. Musi wejść więcej osób na ten serwer, bo myśmy wybrali taki, na którym nie jest full. Uwaga, wrogi ostrzał artylerii. Artylerię mi wyrzucił. Co za gość. O ty, ja cię tam dojadę, nie? Ja cię dojadę, nie? Pa. Pa go. Zbrodnia i kara, tak. Właśnie to jest zbrodnia i kara. To mi się wydaje, tak, że tak było. Albo na przykład był... Czekaj, jeszcze czekaj. Mi się co... Coś mi się przypomniało. Coś biblijnego. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 1. Coś biblijnego mi się przypomniało. Nie, szatan. Też taka, takie gra słów. Dobra, nie płacz. Jest okej. Okay. Poszedł, nie ma go. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 1. Kurwa, nie przejdźmy! Przepraszam, że przeklnąłem. Nie wolno tak brzydko mówić. Dobra, rzucaj. Granat, kurwa, najgorzej. Zajebistego drona wysłałeś, gościu. Dobrze gadasz, dobrze. Super się, kurde. Przejęliśmy obszar Alfa.
O kurwa. Uła, uła, uciekamy stąd, uła. Patrzcie ile zaznaczyli. Ale zaznaczyli jednostek. Nie strzelać, to my. Weźmiemy sobie drona. Mini dron, to wam też pokażę. Dobra, przeskoczmy przez to okno. Nie strzelać, to my. O kurde, jakie mi. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 2. Wrogie radary są zagłuszone. Cel Alfa 1 jest atakowany. Naznaczamy, czekajcie. Tu wariaci są gdzieś. Any? Nope. Przejęliśmy obszar Bravo. Cel Bravo 2 jest atakowany. Wrogi dron zwiadowczy na bazie. Porobili go. Czołg rozwalony. Przejmują cel Charlie 1. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Dron bojowy gotów. Jeszcze ktoś tutaj? Cieszę się, że jesteś. Dobra, zostawmy tego drona. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Freak Sosik, 4 miesiące, dzięki wielkie. Szalony Sosik. A, wariat. Ale Sosik? Jak ja sobie pomyślę o Sosiku, jaki lubicie najbardziej Sosik? Do potraw. Instalowałem 3 razy, ani ja w nim nie zagrałem. Refund i elo. No, ale nie wiem, znaczy, czemu że się tak odezwał brzydko, że przychodzisz i mówisz pierdolę, kupiłem grę, nie zagrałem, ani ja odinstalowuję. No dobra, ale jaki był powód? Nie wiem, nie miałeś czasu? Nie działała ci? To musisz wytłumaczyć, o co chodzi. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 2. No nie działała. A co się działo? A może ty za słabego kompa masz? Ketchup, najlepszy sosik. Mam laptop za 5. Ale stary, na laptopie ta gra ma nawet napisane, że if you think you are gamer with laptop, you are not a gamer. Because laptop is not for gaming. Tam jest tak napisane. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Przejęliśmy obszar Charlie. Cel Alfa 1 jest atakowany. Uwaga, wrogi ostrzał artyleryjski. Atakować cel, Bravo 2! Wrogie radary są zagłuszone. O kurwa! Nasz dron zwiadowczy jest w akcji.
Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Dobra. Idziemy. Tego drona nie widać. Widać tego drona i nawet jest informowany, jesteś informowany, że jakiś dron po prostu lata nad wami. Tylko trzeba go po prostu wyszukać, wiesz, no. Drony nie są duże. To jest tak na przykład, że tego drona słychać. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z prawdziwym dronem, jak na przykład idziesz sobie po parku i słyszysz ewidentnie, że coś bzyczy, nie? Że masz wrażenie, że lata coś w powietrzu, jakiś dron. To nie jest tak łatwo go dostrzec. No chyba, że to są ogromne drony do kamerowania, nie wiadomo jakie wielkie, ale te takie małe drony, to słyszysz go, ale kurde nie widzisz od razu. No tym bardziej, że to są drony, wiesz, no one specjalnie mają być malutkie. Granie w gry w 2019 też bez sensu, bo jest Twitch. Kurde, nie, drona nie chciałem tutaj. No i rozwaliłem se drona właśnie. Bo jak się w nim... Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Uwaga, wykryto wrogiego drona bojowego. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. O, ale mi się udało. Siema Niklaus, grubiorzu. To był dron. Tak, to jest dron. Ktoś strzelił do mnie. O kurwa. Poł się. Hell yeah. Fajny celowniczek gościu się zrobił. O kurwa! Jest w akcji. What the fuck? Zabiłem go. A nie, no i tu mnie zabił też helikopter. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 2. Cel Alfa 1 jest zaatakowany. Cel Alfa... Ja wezmę sobie coś na helikopter. Heavy. RPG. Biorę Heavy. Heavy Machine Gun. Uwaga! Wrogi ostrzał artyleryjski. Uwaga! Artyleria. Na garaże nam zrzucili. Niklaus, jedyne miejsce, jaka jeszcze grilla można było zrobić. I nam rozwalają garaże. Niklaus to potwierdzi. Rado to potwierdza. Uwaga, wrogi na lot. Kurde, no helikopter po prostu. Jezu, jak my nie ściągniemy tego. A nie! Nasz dron zwiadowczy. On mnie zabił dronem. Wrogi dron zwiadowczy
wleciał we mnie dronem i dokonał destrukcji. Nasze jednostki przejmują CL-1. Radomani surny z number. Insurnes. Czy miał premierę? Nie. Czy tyś już Niklaus był głosować? A, kurde, mieliśmy nie gadać. G-word. Cel Charlie 2 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Insurny z number. A ty, Niklaus, jaki masz number? Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Zapierdalać! Gość siedział w garażu. Uwaga, artyleria rozpoczyna ostrzał. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 1. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Cel Alfa 2 jest atakowany. Cel Bravo 2 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 1. Jadę w czołgu. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Utraciliśmy obszar czarny. Wrogie radary są zagłuszone. Kto do nas strzelił? Nasze jednostki przejmują cel Charlie 2. To był mój? Nie. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Wyleciał. Przejęliśmy obszar Charlie. RPG! Zawsze fest. Da di di. Tu 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 tu. No i jazda, nie? O kurwa. Ruszmy się trochę. Przelej do helikoptera. Ha! What the fuck, co ten helikopter zrobił? Między blokami. Dobra, tu się wycofujemy, bo coś złego się dzieje. Tu ktoś jest. Wrogi dron. Dron zwiadowczy jest w akcji. Cel Charlie 2 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Bravo 2. Połączenie zerwane. Jesteśmy zagłuszeni. Zamknij się. Cel Charlie 1 jest atakowany. Cel Alfa 1 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 2. Wrogie radary są zagłuszone. RPG-iem w ludzi. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. A zresztą do Parlamentu Europejskiego i tak się unia. A to nie ma sensu, widzisz. Ja ci powiem, na kogo warto zagłosować. Na, jak będzie top streamer,
jak będą wybory, słuchaj, robione na zasadzie wybrania parlamentu streamerskiego. I wtedy wybieracie mnie, Niklausa. No Jasia nie, no bo Jasiu to się nie zna, on stara szkoła streamowania. Jeszcze kogoś wybierzemy i my będziemy zasiadać w comiesięcznej radzie, która będzie streamowana na żywo z biura HQ Katowic i my będziemy przyjmować wszelkie... My będziemy akceptować, będziemy po konsultacji z Deszczem przyjmować ludzi do partnerstwa, przyznawać im partnerstwo, czy mogą streamować, czy nie. I osoby, które w ogóle chcą zacząć streamować, to będą musiały się do nas zgłosić i my im wydajemy tak zwaną licencję na streamowanie. Oczywiście badania lekarskie będą musiały być zrobione, psychotesty. Jeżeli chodzi o streamerki, no to już też musi być analiza, nie? Dogłębna, bo to jest niestety... Różnie bywa, nie? Żeby nie było też takiej sytuacji, że jakaś atencjuszka jest. Musi być w miarę ogarnięta. Cel Alfa 1 jest atakowany. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 2. No to. I wtedy my wydajemy zgodę. Pierwsza pomoc, druga szansa. Albo niezgodę. Coś mówił o atencji? O, już Patty zaczyna. Musisz, Patty, dzienną dawkę musisz zaspokoić teraz. Papier, zgoda, akceptacja, stream, donate, masturbacja. No, to jest dla nas. Niestety, coś za coś. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. No i teraz tak. Jaki jest plan, na przykład testy, czy streamer się nadaje? Przede wszystkim, w większości osób wydaje się, że to streamowanie jest przyjemne bez żadnych negatywów. Jest przyjemny, jest, ale nie bierzecie pod uwagę mocnego stresu, w którym ciągle ten jest streamer, sytuacji ekstremalnych, tak samo jak na przykład sytuacją ekstremalną dla strażaka może być ogromny pożar, którego nie da się ogarnąć. To jest sytuacja, której się nie da wyobrazić, wiecie, trzeba to przeżyć. Tak samo może być sytuacja, że zrajduje wasz pasto streamer i was obrażają tam w komentarzach, ty taki i owaki. I to jest sytuacja ekstremalna, trzeba sprawdzić, jak sobie radzi z taką sytuacją. A mogę wam podpowiedzieć, taką sytuacją, kiedy was rajduje, powiedzmy, duży streamer i brzydko piszą, to robicie tak: subscribers moda, follow moda, żeby dali wam followy i suby, żeby was obrażali. Puszczacie szybko blog reklamowy, żeby zarobić na ich obecności. A następnie mówicie szybciutko, pokazujecie, jeżeli macie deal z jakąś firmą, to podczas rajdu pokazujecie myszkę, tam na przykład, o, Corsair myszka, nie? I wtedy macie już do statystyk, że oglądało was 3000 osób, a nie 300, i pokazaliście myszkę i że tyle osób widziało. I to jest full value z czegoś złego. Trzeba zrobić z czegoś złego coś dobrego. I to są sytuacje, i to jest, takich sytuacji jest mnóstwo. Tylko trzeba mieć tu. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Five head, 500 IQ trzeba mieć. Utraciliśmy obszar Bravo. O kurwa, czołg. O panisko. No, i teraz to jest taka sytuacja stresowa. Trzeba także sprawdzić, czy streamer nadaje się na przykład do życia w terenie, poza komputerem. Czyli gdybyśmy potrzebowali takiego streamera do jakiegoś eventu, żeby wyszedł z domu, to musimy tak.
musi zrobić stream IRL, na przykład z jakiegoś poligonu. Musi przepłynąć rzekę. My wtedy wiemy, że on może w każdym momencie do nas przyjechać, przylecieć, przybiegnąć. On będzie na każde zawołanie dostępny. Musimy też o tężyznę fizyczną dbać. I teraz wiem, powiedzie, okej, dobra, o tężyznę innych, a o swoją nie zadbacie. My z Niklausem dbamy, a poza tym my jako rada jesteśmy, nasze zdanie jest niepodważalne i my, słuchajcie, możemy. My możemy. To jest tak, jak komentator sportowy wypowiada się o piłkarzach, że słabo grają. On nie musi wcale lepiej grać. On jest na tym miejscu, tam siedzi, gdzie was nie ma. I on może z tego miejsca tak gadać. I tak też to u nas będzie. I aktywnie, dynamicznie było, były uzupełnione proteiny, białko, tłuszcze, węglowodany, wszystko było uzupełniane, płyny z witaminozą. Dwa czołgi, ja pierdylam. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Ale to nie jest tak, że to jest, wiesz, jeden wyskok. Będzie więcej. Uwaga, jednostki sprzymierzone rozpoczynają nalot. Jednostki sprzymierzone. Czy makowca jedliśmy? A, makowiec był jedzony. Ty, a jakby my pojechali... Ty, Niklaus. A ja mam pomysł. Szłoby jechać... Wrogi dron zwiadowczy nad wami. To jeszcze przemyślę. Nasze jednostki przejmują cel... Cześć, Irek. Fajne auto tutaj zaparkowane. Chuj daj. A to jest Łada. Przecież. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Co? No? No mów. Czekaj, bo tu muszę gościa wyjaśnić. Chwila. No przebiegł tu gość przecież. O co tu chodzi? Czekaj sekundę, Pati. No i gdzie on się ukrył? Dobra, nieważne, no. No. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Aha! Medyk! Uwaga! Wykryto wrogiego drona bojowego. Przejęliśmy obszar Bravo. Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Utraciliśmy obszar Bravo. Uwaga! Wrogi ostrzał artyleryjski. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Atakować! Wykryto wrogi transporter opancerzony. Atakować cel Bravo 2! Przejęliśmy obszar Alfa. Już. Cel Charlie 1 jest atakowany. Smok. Nasz dron zwiadowczy. Co twoim zdaniem jest lepsze, Battlefield 5 czy WW3? Wiem, że to nie sobie zmienna ocena. To ani to nie jest jakieś super, nie wiem, nie umiem wybrać, bo Battlefield 5 po prostu dotyczy trochę czego innego.
innego konfliktu, tutaj jest też co innego, tam stoi to na innym silniku. W ogóle produkcja tamta, a ta, to są całkowicie inne światy, ale... Cel Alfa 1 jest atakowany. Nie wypowiem się na ten temat. Bo zarówno ta gra i Battlefield jest... Utraciliśmy obszar Charlie. Pełna błędów. Jak i rzeczy, które... Akurat w Battlefieldzie 5 dużo rzeczy mi się nie podobało. Ale mimo wszystko odczuwałem przyjemność z grania. Wrogie radary są zagłuszone. Cel Bravo 1 jest atakowany. Uwaga, artyleria rozpoczyna ostrzał. Nasze jednostki przejmują cel Charlie 1. Przejęliśmy obszar Bravo. Uważaj na słowa, bo Agatka patrzy, dokładnie. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. No, budżety są całkowicie inne i jakby grupa ludzi, która bierze udział w tworzeniu tego. Uwaga, artyleria rozpoczyna. Nie, myślę, że nie jest źle. Tutaj jeszcze dużo pracy jest potrzebne. Oczywiście musi być dużo pracy włożone, wtedy ta produkcja no naprawdę uwaga, będzie. Ona już teraz w porównaniu do tego, co mieliśmy na początku, no wygląda o niebo lepiej. Znaczy wygląda w sensie takim całokształcie, nie? Utraciliśmy obszar Alfa. Czyli jak to działa i czy ile jest problemów, to dużo lepiej jest. A wiesz, to nie jest tak, że oni ją za tydzień chcą wydawać. To jeszcze mają dużo czasu. Utraciliśmy obszar Bravo. Tylko wiadomo, to, żeby też to nie było wydawanie typu DayZ. Będzie trwać to 7 lat, czy tam ile. Ja pierdzielę, ja się tak potrafię zagadać, że nawet nie widzę, że obok pojazdu pancernego stoję. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Przymierzony czołg wszedł do akcji. Uwaga, wrogi ostrzał artyleryjski. Cel Bravo 2 jest atakowany. Przejęliśmy obszar Charlie. I co? Uwaga, wykryto wrogiego drona bojowego. Idziemy na B1. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Symulator śmierci na 1000 sposobów. Oh yeah. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Cel Charlie 2 jest atakowany. No, więcej tiketów, 5000 to już zwycięstwo jest. Dobra, ja może coś kurde kupię, co? High Explosive. Musiałbym mieć pewność, gdzie kto jest. Uwaga, wrogi na lot! Nasze jednostki przejmują cel Alfa 1. Uwaga, wrogi ostrzał artyleryjski. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Cel Alfa 2 jest atakowany. Uwaga, artyleria rozpoczyna ostrzał. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. No i artyleria tam strzela. Teraz dostanę informację. Cel Charlie 2 jest atakowany. Teraz dostanę informację, że swoich kurde zabiłem. Wrogie radary są zagłuszone. Przejęliśmy obszar Alfa. Wrogi dron zwiadowczy nad wami. Nasz dron zwiadowczy jest w akcji. Utraciliśmy obszar Charlie.
Kiedy odcinek z gotowanka? Odcinek z gotowanka. A właśnie czego? Nie mam jeszcze nagranym. Musiałbym coś fajnego, wpaść na coś fajnego i ugotować to. Aj, gościu tam był z tyłu. Kiedy upieczesz jakieś ciasto na streamku? Ja nie przepadam za ciastami. Jakby gotowaniem ciast. Mogę sobie kupić z cukierni kawałek do kawy, ale żeby piec całe ciasto, to nie. Cel Alfa 1 jest atakowany. Ja nawet nie mam foremek do pieczenia ciasta. Musiałbym kupić, ale bez sensu. To jest tak jak kupienie foremki i będę raz na 5 lat jej używał.